Jezus pokonał szatana. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 3, werset 15. I ustanowi nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Dzięki ci Boże za to, że w Jezusie ty Boże nas, ludzkość, wybrałeś jeszcze przed założeniem świata, abyśmy byli miłością zespoleni, święci, nienaganni przed obliczem twoim. Dzięki ci za to Boże, że przeznaczyłeś nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Dzięki ci Boże, że Jezus Chrystus zdeptał głowę szatana, węża starodawnego. To nie Maryja zniszczyła głowę węża, jak mylnie głoszą niektóre kościoły, ale Ty, Jezu Chryste, to uczyniłeś przez ofiarę siebie na Golgocie. Dzięki Ci, Boże, za to, że ani Maryja, ani nikt ze stworzeń, tylko Ty, Chryste, nas zbawiasz. I tylko w Twoim imieniu, w imieniu Jezus, jest nasze i świata zbawienie. To nie Maryja, żaden człowiek nie jest zdolny pokonać szatana, ale sam Bóg. Jezus Chrystus, którego Bóg Ojciec umiłował jeszcze przed założeniem świata. Dzięki Ci, Boże Ojcze, że Ty, Boże Ojcze i Jezus Chrystus stanowicie jedno. I mocą samego Boga szatan, zło zostało pokonane na zawsze. Dzięki Ci, Boże, za to, że tak nas umiłowałeś, że Chrystus za nas umarł, mimo iż my jeszcze byliśmy grzesznikami. Wierzymy Ci, Boże, że jeśli wzywać będziemy Twego imienia, zbawieni będziemy. Dziękujemy Ci, Jezu Chryste, że przyszedłeś na świat, aby nas zbawić. Dziękujemy Ci, Boże, że z łaski przez wiarę, a nie przez uczynki zbawieni jesteśmy. Dziękujemy Ci, Boże, że usprawiedliwieni wierni jesteśmy darmo przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Dziękujemy Ci, Chryste, że Tyś nas pojednał z Bogiem i powierzyłeś nam służbę pojednania. Dziękujemy Ci, Chryste, za to, że jeśli jesteśmy w Tobie, Jezu, nowym jesteśmy stworzeniem. Uwielbiamy Ciebie, Chryste, jako ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci podniesionej jako okup za ludzkość. Amen.